Wiecie, jak to jest fajnie, kiedy człowiek rozstawił już obozowisko, kiedy zapłonie ognisko, kiedy wie, że wieczór przed nim, to trzeba zrobić jedną najważniejszą rzecz przed startem wszelkiego rodzaju wieczornych atrakcji. Przygotować sobie miejsce do spania. Ja, z uwagi na to, że tak dużym samochodem, bardzo często śpię na pace. Tutaj jest 2 metry na 1,10 m powierzchni łóżka, więc spokojnie mogę się wyspać, gdyby nie to, że jest dosyć twardy. Dlatego sięgnąłem sobie po takie rozwiązanie. Woreczek jest malutki, bo i materac jest malutki. Oczywiście ja jeżdżę samochodem, ale jakbym jeździł rowerem na przykład gdzieś po Mazurach i chciał spać w namiocie, to, że to jest lekki materac i że ma mały gabaryt, byłoby na pewno bardzo ważne. I ma jeszcze jedną ważną rzecz. Zobaczcie. Jak się go rozłoży, to ma naprawdę olbrzymią powierzchnię do spania. Zobaczcie, jaki fajny materac. Poduszkę napompowałem normalnie metodą usta zawór, natomiast część sypialnianą, czy tą, na której będę leżał, pompuję przy użyciu wbudowanej takiej gąbkowej poduchy. Tu jest zaworek. Naciskając, zasłaniam przy okazji ten zaworek, więc powietrze z tej gąbkowej poduszki wchodzi w materac. Puszczam, poduszka się rozpręża, nabierając powietrza i znowu wpycham. I tak cały czas. Całkowite napompowanie na materaca dla wprawnej osoby, takiej jak ja, to jakieś 2 minuty roboty. I naprawdę, o! Już właściwie dobity jest na maksa. Zamykam korek. Wsuwam swoje wygodne leże i teraz mogę sobie iść do ogniska, bawić się, siedzieć, bo wiem, że tutaj już napompowany materac na mnie czeka. Bardzo fajne rozwiązanie i on jest naprawdę, słuchajcie, nieprawdopodobnie lekki i jest powyżej mojego wzrostu, więc spokojnie się na nim wyśpię.